Bo nigdy nie było. W studiu się nie spotkaliśmy. Myśmy się spotkali tak naprawdę tylko i wyłącznie w teatrze. O, no to tego nagrywałem, a nie. Cześć, ciociu. Hej. Do tego nagrywałem casting. Co tam w szkole? W porządku. Konkretną bryką ktoś tu zajechał. O, panie Parker. Czemu, co pan tutaj... Cześć, jestem Peter. Tony. Tony. Co cię tu sprowadza? Chciałem cię poznać. Dostałeś przecież maila, tak? Tak, tak. Na temat... Nic nie mówiłeś o nagrodzie? Na temat nagrody. Stypendium właściwie. Tak, właśnie. No właśnie. Pamiętasz konkurs? Nie, to jest niesamowite, bo my, bo tak naprawdę dla tych młodych ludzi, którzy na przykład oglądają tylko dubbing, bo oni, nawet jeżeli coś tam z tym angielskim, ale i tak nie chcą czytać ani nic, to Downey Junior ma dla nich głos Bonaszewskiego. I to jest po prostu... Oni mi to mówią. Znaczy, oni w ogóle nie kojarzą tamtego faceta z jakimś, tylko z moim głosem. Mogłeś mi coś powiedzieć? Co to za tajemnica? O co w tym wszystkim chodzi? Nie, tylko chciałem ci zrobić niespodziankę, że wygrałem właśnie ten konkurs na... No właśnie, właściwie na co? No właśnie, chciałem ci to wyłuszczyć. A, jasne, to już... To jest w ogóle... To są jakieś wersje takie... Ja nie wiem, ja tego... Albo nie, mam nie taką są... niepamięć... Nie, a tego nie było w filmie. No właśnie, właściwie na co? Właśnie wpadłem, to wyłuszczyć. A, jasne, to łuszcz, wyłusz, aha. Nie, to... A ciekawe, ja sobie to sprawdzę w ogóle. Tego... Skąd ty to masz? I czy ty sama tego nie napisałaś? Żeby teraz nas czytają... sobie jaja zrobić. Tak, bo to może to jest w ogóle... Nazywasz się Spiderek? Spiderzątko? Spider-Boy? Spider-Man. To jest ciężka praca, do której trzeba mieć pewnego rodzaju predyspozycje. Na przykład, o, to jest ciekawe, muzyczne. Czy trzeba, czy nie? Bo ja ich nie mam, a Kuba jest człowiekiem muzycznym. No tak, ja jestem muzykiem, skończyłem drugi stopień na akordeonie szkoły muzycznej i na pewno wydaje mi się, że słuch, dobry słuch jest... Jest ważny, żeby powtórzyć, żeby złapać się w czasie, żeby jakoś... No w ogóle jakaś taka umiejętność multizadaniowości, żeby w jednym... Czyli zapamiętywania na przykład frazy, nie? Tak. No dobrze, ale... czasu, czytania, robienia pięciu rzeczy naraz. To perkusiści najlepiej tak naprawdę wykonują, ale wszyscy muzycy gdzieś tam mają półkule porozwijane. Ale to też dużo osób w dubbingu pracuje, które nie są po szkołach muzycznych. Nie, oczywiście, no bo to nie jest praca dla muzyków tylko. Tylko jestem ciekaw, jak się słyszy muzycznie, czyli jak masz słuch absolutny, czyli na przykład taki, że słyszysz świat dźwiękami, to jak słyszysz faceta, którego masz podłożyć, czy to nie jest tak, że masz taki kłopot, bo wychwytujesz bardzo jego intonację? Tak. Właśnie, tak, tak. Ja wielokrotnie łapałem się na tym, że gadałem po prostu po amerykańsku. A. Bez sensu. Potem, że za bardzo. Po prostu za bardzo oddawałem jeden do jednego. Dzięki. Tylko lądowanie było trochę nie teges, ale to przez ten skafander. Nie, ale panie Stark, jest super, dziękuję. Ekstra, bo... ale w takiej sytuacji lepiej dużo nie gadać. Jasne. Panie kapitanie, jestem fanem Spider-Man. No już, autograf kiedy indziej. No. Cześć wszystkim. Dobrze było. Znaczy wiesz, to nie jest tak, że są aktorzy dubbingowi, to jest w ogóle... Ja się na tym nie znam. Ja nie wiem, na czym to polega, bo ja to robię rzadko. Ale jednocześnie widzę pewne umiejętności, kiedy się przyglądam swoim kolegom, że to są specyficzne umiejętności. Często to jest jakby znaczy aktorstwo też tak, ale trochę inne kompetencje, na pewno inne. I tak jak oni... nie wiedzą, na co stać jakiegoś aktora, czy może zmienić głos, no to właściwie biorą po tym, jak słyszą taką próbę na przykład nagraną. A w takiej nagranej próbie w zasadzie nie ma propozycji, to zmień głos tutaj, to coś nie. To nagrywasz sobą, nie? No, jesteś... Więc oni nas biorą często z takich konkursów po prostu przez to, że jesteśmy jakby w jakiś sposób podobni, nie? A potem dał takiego nura, jak jakiś nietoperz i mnie porwał i poleciał chyba z 300 metrów w górę, a potem mnie po prostu puścił. Jak mnie znalazłeś? Mam w kostiumie nadajnik czy coś? Masz w kostiumie wszystko. Nawet praktyczną grzałkę. Wow. Od razu lepiej, dzięki. No i my też mamy bardzo charakterystyczne głosy, tak mi się wydaje, więc... Bo to jeszcze są różne...
No, różni aktorzy dubbingowi. No, są tacy, którzy grają bardzo dużo. Ja na przykład też tak naprawdę nie gram jakoś bardzo, bardzo dużo, bo wydaje mi się, że też ten głos jest na tyle charakterystyczny, że już teraz wszyscy słyszą Spidermana i już teraz mnie po prostu nie będą zatrudnić do jakichś takich większych ról, no bo po prostu już się tak osłuchałem tym dzieciakom, zwłaszcza, że no właśnie to, co mówisz, nie? Że zamkniesz oczy na chwilę i widzisz te postaci. Coś ty nawywijał. Ten skrzydlaty jest dostawcą, na stówę, więc muszę go załatwić. Załatwić, powiadasz? Nie szalej, Kroket, od tego mamy zawodowców. Avengersów? No bez przesady, to nie do końca ich kaliber. Tak czy siak, panie Stark, nie musiał pan lecieć taki kawał, radziłem sobie całkiem nieźle. O nie, 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 nie leciałem. Bardzo często ja nie wiedziałem, co mówi partner, no bo to było odbicie się. No to jak on był nienagrany, no to oni musieli mi mówić. Jak był nagrany, no to się puszczało kogoś, żeby można było wiedzieć, jak odpowiedzieć, no to żeby to było śmieszne w ogóle. Ja raz miałem taką sytuację, że złą postać nagrałem. Właśnie w tym endgame'ie, bo było wszystko zblurowane, zamazane. Tak. Tam 15 minut, a potem mówię, tak. Czekaj, czekaj. A to nie jest... to jest Ant-Man chyba. No dobra. A tak. Ja się często kłóciłem. Ja mówię, to jestem ja, to nie jestem ja, to ktoś inny. To nie jestem ja, zobacz, on ma inny to głos. To jego głos. Tak, ale to był jednak on, tylko z jakimś takim dziwnym nagle głosem. O, takiej wiernej odzieży to ze świecą szukać. To ja też chętnie się przydam. Co do ja? Tak, wiem, co pan powie. Nie powinno cię tu być. Już wracałem do domu. Nie chcę tego było słuchać. Strasznie wysoko, w drodze pomyślałem o panu. Ale i no tak, i tak nie jakby przywarłem do statku, a ten kostium jest... On mi normalnie czyta w myślach, więc w pewnym sensie to pana wina, że tu jestem. Ja nigdy nie miałem pewności, że to jest śmieszne. W ogóle. No, czy reżyser mógł coś tam mówić, ktoś. Tego się nie ma, dlatego z tego powodu warto chodzić do kina, żeby zobaczyć. I było kilka zaskoczeń, tak. Ja pamiętam w kilku miejscach, ja byłem sam zdziwiony, że to działa. Oczywiście działało też poprzez widownię, która się śmiała. Ja się tak rozglądałem, bo byłem lekko napięty. I wtedy, ale to był taki moment, kiedy chciałem wstawić, to ja jestem, to ja, wasz ulubieniec. Ale my też nie znamy kontekstu często, nagrywamy tylko swoje kwestie i nie wiemy, dlaczego to jest śmieszne. Bo to jest... A zresztą... później się okazuje właśnie w kinie i nawet można się szczerze zaśmiać. Chwileczkę, zanim zaczniemy się zabijać, mam pytanie. Jakiemu panu w końcu służysz? Jakiemu panu służę? Co mam powiedzieć, panu Jezusowi? Jesteś z ziemi. Nie z ziemi, jestem z Mizuri. Mizuri jest na ziemi, ośle. Coś ty się tak nas uczepił. Czyli nie jesteś od Thanosa? Że jak? Od Thanosa? Nie! Chcę zabić tego bydlaka. Porwał mi dziewczynę, a wy tu kto? Jak to kto? Avengersi. Memy też powstały, tak. I panie Stark nie najlepiej się czuje. To też mnie kilka osób prosiło, żebym to powiedział. Nie za dobrze się czuję. Nic ci nie jest. Nie wiem, co się dzieje. Już. Nie wiem, nie mogę. Ja dostawałem takie podziękowania i czułem się taki w satysfakcji. Ja pana kocham, panie Bonaszewski, razy 3000. Kocham cię mocno. Ja cię kocham razy 3000. Wow. Niby wiesz, że to jest... że to jest taki tanie, że to jest taki wyciskacz łez po prostu dla mas, a i tak to działa. I to jest świetne, że oni potrafią robić takie rzeczy. W poprzednim odcinku serialu Peter daje ciała. Tony mówi, nie mieszaj się w to. A ty sobie hakujesz kostium wart miliony dolarów. Działasz za moimi plecami i robisz dokładnie to, czego bardzo dobitnie zabroniłem ci robić. Wszyscy są cali? Ale to nie twoja zasługa. Ja się najlepiej czułem, pamiętam, w takich fragmentach, kiedy ten Downey Junior udawał. To znaczy, bo on ma takie fragmenty, nie wiem, są fragmenty Szekspira, on tam takie rzeczy gra i on wtedy jest takim aktorem, takim udającym bardzo. I ponieważ ja też jestem takim udającym. Nie, ale wtedy łapałem swoją formę na tym. To znaczy, ja miałem wrażenie, że te fragmenty są moje, bo on jest przesterowany. Ja byłem zupełnie na inny sposób przesterowany. Tak. Kółko dramatyczne? Co rzecze matka, gdy jej kiece wdziewasz? To nie na twoją głowę, mój blacharzu. Bo to zresztą dawało taką największą satysfakcję w ogóle takie zabawy, nie? Takie riposty jakieś w takiej formie dziwnej, wymyślonej. Ale największą satysfakcją to był płacz widowni. No. To jest... To, przecież ja tam siedziałem. Byłeś na Endgame. No tak, wiem. Słuchaj. Ten ostatni oddech, wiesz, ten ostatni, ten profil jego... A obok mnie tłumy, przy czym siedzi było pięcioro kolegów mojego syna
i mój syn. I oni tak wszyscy wychyleni, ja też. Hej! O, ale jazda! W życiu pan nie uwierzy, co się stało. Pamięta pan, jak byliśmy w kosmosie? I tak się przykurzyłem i potem chyba zemdlałem, bo się obudziłem, a pana nie było. Ale doktor Strange tam był, no i mówi, minęło 5 lat, szybko, nasi nas potrzebują. I czaruje to takie swoje żółte, okrągłe coś w powietrzu. Chodź tutaj. Co pan robi? Ja już znałem koniec, ja wiedziałem wszystko. Nie zdradzałem tego końca, chociaż tam już krążyły, ale przecież mój syn mnie błagał, powiedz mi, ja nikomu nie powiem, powiedz mi. Ja mówię, stary, ja $1,000,000 zapłacę, jak ja ci powiem. Jestem przeznaczeniem. Nic nie mówiłem, chociaż on się już domyślał. I naprawdę, jak on tak tam już, to był koniec, ja wiedziałem, że to będzie w ogóle koniec przygody z tym. No, to czułem się świetnie, bo po prostu się popłakałem i pomyślałem sobie, jest, tak. A ja jestem Iron Man. Syn mnie prosił, jak wychodziliśmy z kina, pamiętam, żebym się nie odzywał. Jak szliśmy w tym tłumie, bo on się nie chce wstydzić. On mówi, on mnie prosi, tylko nic nie mów, bo oni cię poznają, to ja nie chcę tego, dobra? Nic nie mów. Ja się nie odzywałem wtedy. To ja miałem na odwrót, bo ja niestety poszedłem na film z kolegami moimi, w moim wieku. Tam oczywiście cała sala nastolatków. I mój kolega... No domyślam się. On nagrywał tak na dużej sali. Wiecie, że on nagrywał. Fajny ja tak kolega. Się zapadam tam w tym fotelu. A ci oczywiście chłopaki tak popatrzyli, że w ogóle co, że... Panie Stark, słyszy mnie pan? To ja, Peter. Wygraliśmy, panie Stark. Wygraliśmy, panie Stark. To jest takie synowsko-ojcowskie, no bo ten Iron Man ma ojca oczywiście, nie o którym wiemy, że tam jest. I to też była jakaś trudna relacja. A Spider-Man nie ma ojca. No właśnie, i tu się pojawia... Wujka, ale w tej wersji nic o nim nie mówią, więc też nie wiadomo, co się z nim stało. No i jakoś mu za tego ojca na pewno służy. Hej, May! O kurczę, chciałem ci tylko powiedzieć... Jak świetnie się spisał twój bratanek w ten weekend na seminarium dla stażystów Starka. Wszyscy byli pod wrażeniem. Wszyscy... No gdzie? Pas się kończy, przepraszam. No ale przecież sam wybrałeś taką trasę. Nie, no tam jest ta taka niesamowita scenka, jak on te drzwi zamyka w samochodzie. Tak. I tam, nie, boże, wam się przytulał. Ja się nie przytulam, ja tam drzwi chcę domknąć. No to był moment, naprawdę taki w dubbingu, ja pamiętam, że ja miałem kłopot, to znaczy... Ze wzruszeniem, nie? Bo to jest taki moment... Jezus Maria, no! Teraz cały ten, audiobook. Nie. Nie rób tego, co ja bym zrobił, ani tego, czego bym nie zrobił. Pozostaje mała, szara strefa i właśnie tam działaj. Czyli, że zostanę Avengerem? Nie. Czytasz Happy'ego. Tak. Czytasz Happy'ego. Zaraz, tak, zobaczymy. Siódme piętro. Sam zaniosę, nie musisz, serio. Sam zaniesiesz? Tak, spoko. Dziękuję. No to kiedy planujemy następne, wiesz, seminarium? Znaczy misję? Tak, zadanie, misję. Zadzwonimy. Masz mój numer? Nie, zadzwonimy my. W sensie, że ktoś zadzwoni, okej? Okay? Ktoś od ciebie. Okej. Okay. Ja cię nie przytulam, ja tylko otwieram drzwi. Bo to jeszcze jeden etap. Pa! No to wiadomo, że to jest... To w ogóle bez obrazka jest trochę nieprawdą. Kompletną, bo my nie jesteśmy tymi aktorami. To oni grają. No. My tylko jesteśmy cząstką. A pewnie oni też bym... To też by była nieprawda, bo to nie są te postaci. No w tym filmie to jakoś zadziałało. By się tak spotkali też w tym studiu, to też by było...
Ja sobie wyobraziłem od razu, znaczy oni proponują, żebym ja zagrał, tak. I ja już widzę tę umowę, ona jest taka, ale tą sprawdzam tę stronę, na której są te zera. Mm. Oni to przeliczyli na złotówki. No bo to pytanie, czy w Hollywood byśmy grali, czy w polskim kinie, bo to by było dopiero śmieszne. I nagle się budzę tak. I to sen, tylko nieprawda. Zaprosić ich i niech zagrają po polsku. A Holland ostatnio podobno był w Warszawie na koncercie. Z Zendają byli na koncercie Beyoncé. To ty? Tak. Tu przyjechali? Ciekawe. Downey ma zwierzęta. Dużo zwierząt. Widziałem. Właśnie my dużo wiemy o nich, a oni o nas nie. Tak, tak.